Na program zaprasza sponsor Klinika Stomatologiczna Corten Dental Elite. Dzień dobry, Odeta Moro, witam was bardzo serdecznie, to jest Onet Rano Zdrowie i dziś proponuję, żebyśmy się pięknie uśmiechnęli na początek tego dnia, bo będziemy rozmawiali m.in. o metamorfozie uśmiechu, o tym, jak krok po kroku może ona wyglądać lub też jak możemy niestety sobie ten uśmiech zniszczyć. Ze mną pani doktor Agnieszka Sikora, specjalista protetyk, ekspert z Corten Dental Elite. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie i tak na sam początek myślę, że warto zobaczyć taki krótki materiał, który pokazuje, jak duża może być siła naszego uśmiechu. Już jesienią w Onet. 8 spektakularnych metamorfoz uśmiechu. To, że w tej chwili tak wygląda, to mnie po prostu doprowadza do szewskiej pasji. Poznacie 8 niezwykłych osób, których historie udowadniają, że metamorfoza uśmiechu potrafi odmienić całe życie. Czuję się dokładnie tak, jak wyglądam, czyli fantastycznie. Poznacie też odpowiedzi stomatologów na pytania, które zawsze chcieliście zadać. Czy wraz z usunięciem zębów mądrości traci się trochę rozumu? Przekonaj się, jak działa siła uśmiechu. Już jesienią w Onet. Na program Siła Uśmiechu zaprasza sponsor Klinika Stomatologiczna Corten Dental Elite. Te wspaniałe metamorfozy oczywiście na głównej stronie Onetów piątki o godzinie 15, ale pani doktor, proszę powiedzieć, bo żeby doprowadzić się do takiego stanu sprzed metamorfozy, to chyba trzeba bardzo bać się wizyty u stomatologa. Czy ta dentofobia to jest taki lęk, który towarzyszy naprawdę dużej grupie Polaków? Oj tak, rzeczywiście. Dentofobia to ciągle duży problem wśród Polaków. Źródła pokazują, że to może być nawet około 50% Polaków, którzy panicznie boją się stomatologa. To tak naprawdę też przeszłość ciągle za nami podąża, tak. Kiedyś nawet były takie sytuacje, że straszono dzieci. Nie będziesz niegrzeczny, pójdziesz do dentysty. I rzeczywiście gabinety, które kiedyś funkcjonowały, rodzice, którzy no zbyt często z dziećmi nie przychodzili do stomatologa, a pierwsza wizyta zawsze generowała jakiś tam ból, no to niestety, ale skutkowało to tym, że ten strach, paniczny strach przed stomatologiem został i tak naprawdę bardzo trudno sobie z nim potem poradzić. I to nie jest jakiś taki problem wyimaginowany przez pacjenta. Rzeczywiście pacjenci, jest grupa pacjentów, którzy panicznie boją się nas. Ale chce mi pani powiedzieć, że poznaje pani człowieka w gabinecie, widzi panią w białym fartuchu i odwraca się napięcie, bo ucieka i się boi. Naprawdę są takie sytuacje? Są takie sytuacje, gdzie pacjent wchodzi i od razu w drzwiach informuje, że on się strasznie boi, jest cały spocony, jest cały zdenerwowany i rzeczywiście widać, że to jest olbrzymim przeżyciem i olbrzymim stresem. Jak to przełamać? To jest ciężka praca tak naprawdę. I tutaj lekarze muszą wykazać się olbrzymią cierpliwością i empatią i takim spokojem. To tak naprawdę wiele wizyt musi upłynąć, zanim my tego pacjenta przekonamy. Rozmowami, ciepłym podejściem, informowaniem też, co po kolei będziemy robić. Tak? Czyli nie to, że my bierzemy narzędzie po narzędziu, igłę ze strzykawką robimy znieczulenie, tylko o wszystkim pacjenta informujemy. I można sobie z tym poradzić, choć oczywiście jest grupa pacjentów, z którymi jest rzeczywiście ten problem, no wtedy pozostają różnego rodzaju zabiegi, chociażby w znieczuleniu ogólnym, no to już jest oczywiście ostateczność. Ja przeglądałam statystyki, 98% Polaków ma próchnicę. Czyli praktycznie wszyscy. Praktycznie tak. I to są straszne. To są straszne statystyki. I do krajów skandynawskich, no niestety, nam bardzo daleko. A jakie są tam statystyki? No tam to jest 10-15%. To dlaczego no, tak to profilaktyka, wygląda? Profilaktyka, która u nas, no niestety, jeszcze ciągle jest w powijakach. Gabinety szkolne, które wiele, wiele lat temu zostały wyprowadzone ze szkół. Brak tej dostępności dla sporej części
dorosłości, też dzieciaków. Też takie pokutuje, już może troszkę mniej, ale jednak przekonanie wśród rodziców, że zębów mlecznych nie należy leczyć, bo one i tak wypadną, będą następne. Całkowicie błędne i tak naprawdę wystrzegam i ostrzegam rodziców, aby jednak przychodzić z tymi dzieciakami w wieku 3 lat chociażby na tak zwaną wizytę adaptacyjną, żeby dziecko poznało gabinet, poznało nas, poznało całe urządzenie. Żeby nie miało tej dentofobii na całe życie później. Dokładnie, żebyśmy mogli się kojarzyć rzeczywiście no, z czymś też przyjemnym, ale oczywiście potrzebnym. Tak? Te 98% Polaków posiadających próchnicę i fakt, że nie idą oni do specjalisty, proszę powiedzieć, jakie to może nieść konsekwencje? Czy za jakiś czas po prostu większość z nas po prostu nie będzie miała uśmiechu? Może tak być, oczywiście, bo próchnica jest to choroba bakteryjna, tak? Choroba, którą też możemy chociażby podczas pocałunku podać dalej. No, dokładnie tak. I tak naprawdę ząb jest częścią całego naszego organizmu i połączony z tym organizmem. I wszystkie stany zapalne, które toczą się w obrębie zęba, one to nie tylko dotyczą tej małej powierzchni, tylko całym krwiobiegiem te bakterie krążą po organizmie, doprowadzając w skrajnych sytuacjach również do chorób serca, oczu, nerek. Tak. No i dużo tak się dalej, mówi, że to niestety jest bardzo połączone, że stan naszego uzębienia ma wpływ na ogólny stan naszego zdrowia. Proszę powiedzieć, bo tak jak patrzę, to mam wrażenie, że jest coraz więcej różnych metod, różnych możliwości, że można je rzeczywiście do siebie dopasować. Jeżeli mamy pacjenta, który ma zdecydowane braki w uzębieniu, bardzo widoczne, to jakie są teraz alternatywy? Co takiego ten pacjent może, na co może sobie pozwolić, albo o czym powinien myśleć, no jednocześnie będąc na bieżąco z technologiami? Oczywiście tych możliwości jest rzeczywiście bardzo dużo. Należy też uświadomić pacjentów, że ubytek chociażby, brak chociażby jednego zęba w całym naszym uzębieniu będzie niósł za sobą negatywne skutki i da takie konsekwencje, że będą i wady zgryzu i ubytki kości i zaburzenia jakieś czynnościowe. W związku z tym ubytek każdego zęba należy odbudowywać. No jednak najlepszą formą odbudowy są implanty, dzięki którym jesteśmy w stanie w ciągu jednej wizyty odbudować ten ząb i oddać pacjentowi jego naturalny uśmiech. Także no, to jest jednak ta metoda taka najlepsza i najskuteczniejsza. Jest coś takiego jak cyfrowe projektowanie uśmiechu. Zastanawiam się, na czym to polega. Czy to jest taka wizualizacja, która sprawia, że jak nie wiemy, co nas czeka, to możemy najpierw to zobaczyć, a dopiero potem się zdecydować? Dokładnie tak, dokładnie tak. To jest czyli wspaniałe to jest narzędzie dla tych wszystkich, którzy się bardzo boją, tak? Też, oczywiście. To jest narzędzie, uważam, które według mnie to jest numer jeden i od lat oczywiście stosowane. Brazylijski lekarz Coachman go wprowadził z potrzeby chwili, tak? Bo miał gdzieś jakieś problemy z informowaniem pacjentów, z porozumiewaniem się a propos tego planu leczenia, który chcę przedstawić. Czasami też wyobraźnię mamy różną i myślę, że ciężko jest ją poza opisać też słowami. Należy pamiętać, że my stomatolodzy też mamy taką manierę, że staramy się pacjentom przedstawić, opowiadamy to ściśle takim fachowym, medycznym językiem, całkowicie niezrozumiałym dla pacjenta i pacjent tak naprawdę z tej wizyty wychodzi z takim przekonaniem, że o co chodzi, jak to będzie i tak dalej. Natomiast dzięki DSD no, mamy taką możliwość, gdzie cyfrowo projektujemy ten uśmiech. Oczywiście robimy komplet fotografii, filmy z całą mimiką, zdjęcia takie też diagnostyczne, skany przede wszystkim. I dzięki temu jesteśmy w stanie zaprojektować ten uśmiech, tak? Bo mamy bazę po prostu tysiące. Bezbolesne, rozumiem. Całkowicie to jest tylko bezbolesne. Oczywiście wsłuchujemy się też w potrzeby pacjenta.
Bardzo często zdarza się, że pacjenci przychodzą i mówią, że życzą sobie posiadać uśmiech jakiegoś znanego aktora chociażby. Tak? Mhm. Więc rzeczywiście w bardzo dużej gamie dostępnych uśmiechów, tak, kształtów zębów, kolorów jesteśmy w stanie dopasować. Oczywiście dopasować to też do całości, do możliwości leczenia. Tak? Zastanawiam się, jak reagują tacy pacjenci, którzy mają te braki w uzębieniu i widzą taką wizualizację, albo lepiej, są po zabiegu i widzą ten efekt. Czy to są takie reakcje niezwyczajne? Czy to jest duży szok w momencie... Zazwyczaj. Ja myślę, że w 99% to jest szok. I tak, czy to na pewno jestem ja? Naprawdę. Zmienia się twarz, to są, tak? Zmienia się, wszystko się zmienia. Zmienia się twarz. Często kobiety w lusterku jeszcze poprawiają sobie fryzurę. I rzeczywiście jest to niesamowita radość, też i olbrzymie niedowierzanie, że jak to jest możliwe, że ja mogę mieć taki uśmiech i mogę w ten sposób wyglądać. To dodaje niesamowicie dużo, dużo pewności. Ta twarz promienieje, więc no rzeczywiście te przemiany są dla nas, dla lekarzy, no też niesamowitym przeżyciem, bo one są spektakularne. Dokładnie, tak? Że możemy pacjentowi proszę powiedzieć, to bo dużo, ofiarować. Tak jak ja obserwuję, widzę, dużo mówi się o takich nakładkach, które w tej chwili, mam wrażenie, przeżywają swój najlepszy czas. To jest jedna z chyba jedna z najnowocześniejszych metod dbania o ten taki równy, symetryczny uśmiech. Czy one są rzeczywiście skuteczne? Czy to jest coś, nad czym warto się pochylić, jeżeli się zastanawiamy nad aparatem? Czy one są najwygodniejsze, najbardziej skuteczne? Co one mają dokładnie w sobie? Dokładnie tak. Nakładki ortodontyczne to jest jedna z metod leczenia ortodontycznego. Stanowi jakąś alternatywę dla aparatów stałych. Większość wad jesteśmy w stanie leczyć tymi nakładkami. Mhm. Niesamowicie kosmetyczne, bo praktycznie niewidoczne. Mhm. Bardzo wygodne dla pacjenta. W związku z tym, że ściśle przylegają też... Oczywiście pacjent też musi mieć wiedzę, że takie nakładki musi nosić w ciągu doby przez 22 godziny. Zdejmuje tylko i wyłącznie na czas jedzenia. I a czy tutaj wiek ma znaczenie? Czy w każdym wieku możemy sobie ten uśmiech poprawić? W każdym wieku. Od 16 do 18 roku życia mniej więcej to jest ta dolna granica, natomiast tej górnej granicy i pewnie nie najbardziej ma. Skuteczna, tak? W tym... Dokładnie tak. I zdecydowanie bardziej szybsza metoda, jeśli chodzi o leczenie wad zgryzu niż aparaty stałe. I bardzo często przy leczeniach takich kompleksowych, gdzie planujemy bardzo precyzyjnie etap po etapie i chcemy uzyskać ten idealny uśmiech, tak, to jednym z początkowych etapów jest również leczenie nakładkami po to, aby idealnie ustawić w łuku te zęby, bo zdecydowanie łatwiej potem będzie odbudować ten idealny, estetyczny uśmiech. Jakie zabiegi jeszcze z zakresu stomatologii estetycznej cieszą się w tej chwili największą popularnością? Czy jeszcze warto o czymś wspomnieć? No, co oczywiście może być... Hollywood Smile, który jest ciągle popularny, gdzie pacjenci rzeczywiście chcą mieć ten piękny, jasny, bardzo często też równy uśmiech, ale też bardzo często naturalny uśmiech, tak? Więc tu oczywiście różne formy, począwszy od wybielania zębów, poprzez nadawanie im kształtu, odbudową kompozytami i oczywiście licówki porcelanowe, czy też korony pełnoceramiczne. Wszystko to jesteśmy w stanie zaplanować i wcześniej wspomniane DSD to jest też takie narzędzie, dzięki któremu możemy zwizualizować, wybrać, zaplanować, tak, i komunikować to całemu zespołowi i technikowi, no i przede wszystkim omawiać to z pacjentem. No właśnie. Ja się cieszę, że będziemy mogli obserwować tutaj w onet.pl metamorfozy, spektakularne metamorfozy uśmiechu. No właśnie, bo to życie, gdy mamy ten uśmiech, ono się zmienia, prawda? Mówię tu o komforcie życia. To naprawdę ma duży wpływ na nasze relacje, relacje międzyludzkie, na naszą siłę przebicia, na nasze samopoczucie, poczucie własnej wartości. Czy to też obserwujecie? Dokładnie tak jest.
jest. Chociażby pani Bożenna, która w pierwszym już emitowanym odcinku była naszą bohaterką, która mówiąc cały czas jednak zakrywała usta ręką, a w tej chwili promieni... Tak. Dokładnie tak. A w tej chwili jednak promienieje i ten kontakt z innymi ludźmi jest zupełnie inny. Stają się, te twarze są dużo jaśniejsze, bardziej pogodne. Bardzo często idzie z tym to, że nie wiem, albo życie prywatne inaczej się układa, może lepiej życie zawodowe. To też jest bardzo istotne, ważne, bo to jest jednak ten kult ładnego wyglądu, pięknego uśmiechu jest taki bardzo, bardzo na czasie. Więc i często pacjenci właśnie z takich powodów chociażby, nie tylko zdrowotnych, ale również i takich chcą coś zmienić, bo wiedzą, że mają większe możliwości, a są pewne hamulce, które gdzieś tam czują na swojej drodze. Tak, pani doktor Agnieszka Sikora, specjalista protetyk, ekspert z Corten Dental Elite. Dziękuję bardzo serdecznie. Ja na koniec muszę was oczywiście zaprosić na te metamorfozy uśmiechu. Przez najbliższy czas będziecie mogli obserwować życie wyjątkowych pacjentów. I te zmiany, te metamorfozy. Odcinek kolejny Siły Uśmiechu już w piątek o godzinie 15 oczywiście na onet.pl. Zapraszamy bardzo serdecznie. Zapraszamy. Dziękuję i bardzo. Miłego dnia wam życzę oczywiście i uśmiechu, nie tylko dziś, ale codziennie. Dużo uśmiechu. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Na program zaprosił sponsor. Klinika stomatologiczna Corten Dental Elite.